niedzielę 23 października do historii przeszła pierwsza edycja rozgrywek Beniaminek Kids Ligi. Finałowy turniej rozgrywany systemem play-off zakończył zmagania rundy zasadniczej, w której zespoły rywalizowały co weekend w ciągu ostatnich kilku tygodni. W pierwszej odsłonie tych rozgrywek udział wzięło 21 drużyn z Krosna i okolic w trzech kategoriach wiekowych. Rocznik 2004 i młodsi, 2007 i młodsi oraz 2009 i młodsi. W najstarszym gronie zarówno w rundzie zasadniczej, jak i pucharowej bezkonkurencyjni byli zawodnicy zespołu Równo z Trawą FC, którzy w meczu finałowym pokonali drużynę FC Orzełki. Kilka chwil po dekoracji wszystkich uczestników na trzy boiska pod balonem hali Krosno wybiegli gracze urodzeni w roku 2009 i młodsi. W tej kategorii było więcej niespodzianek, ponieważ do ostatecznego finału dostała się drużyna FC Mida, piąta po fazie zasadniczej. Decydującym o zwycięstwie spotkaniu krośnieńska drużyna nawet prowadziła, ale szkółka piłkarska Mosir Brzozów zdołała doprowadzić do remisu, a kilkanaście sekund przed końcem strzeli zwycięskiego gola. Trener zwycięskiej drużyny Paweł Szałajko mimo niemałego sukcesu na spokojnie podsumował swoją pracę. Cieszymy się, że możemy grać w tej lidze. Zgłosiliśmy trzy drużyny w tej kategorii, jedną w starszej, dwie drużyny. Rywalizujemy, jeździmy, mamy blisko. Cieszymy się, że możemy współpracować z drużyną z Beniaminka, z klubem. Także super, fajnie, dzieci zadowolone, uśmiechnięte, nagroda, wyjazd. Także no co tu mówić, cieszyć się, pracować. Wiem, jaka to jest ciężka praca z takimi dziećmi, ale staram się usystematyzować wszystkie treningi, wyjazdy, tak aby to przynosiło efekt na dalszą metę. Nie tylko na dzień dzisiaj, bo to mały sukces, wygranie ligi, ale to jest tylko mały, drobny początek do całości. Co będzie później? Życie pokaże. Praca, praca i marzenia. FC Mida, tak? A dlaczego taka nazwa drużyny? Nie mam pojęcia. Ciekawe, kto wymyślił. Może no to tajemnica słodka. Na najniższym stopniu podium stanęła drużyna Tępanień Naszów, która była najlepsza w rundzie zasadniczej, ale w play-offach zabrakło jej trochę szczęścia. Najlepszym zawodnikiem został wybrany Franciszek Szyndlak z Mosiru Dukla, a najlepszym bramkarzem Radosław Bodzioch ze szkółki piłkarskiej z Brzozowa. Franek, głowca bramek, tak? Tak. Wszystkie zwycięskie drużyny pojadą 5 listopada na mecz Lotto Ekstraklasy do Niecieczy i wyprowadzą na murawę zawodników Bruk, Bet, Termaliki oraz Korony Kielce. Inicjatorem tego wyróżnienia jest urodzony w Krośnie, występujący w zespole z Niecieczy patron Beniaminek Kids Ligi, Patryk Fryc, który chętnie wspiera wszelkie inicjatywy związane z kształceniem młodych sportowców. Dla dzieci są bardzo dobre warunki do trenowania. Bym bardzo chciał zachęcić dzieci, żeby uprawiały różne sporty, nie tylko piłkę nożną. Ale naprawdę, tak jak tutaj jesteśmy, jest bardzo fajny obiekt, który zasponsorował pan Paweł Malinowski. Trzeba mu też podziękować za to, że dzieci mogą trenować. Co trzeba zrobić, żeby zagrać w Ekstraklasie? Na pewno trzeba trenować, tak? I nie poddawać się, bo na pewno przyjdzie taki okres, że będzie bardzo ciężki okres i nie mogą się poddawać dzieci, bo to dopiero jest ich początek grania w piłkę. Dla mnie to jest, już się zaczyna pomału kariera. Ja zawsze jestem skromny i nie chcę mówić, że to już kariera jest na 100%, tak? Bo dopiero mamy paręnaście meczy w Ekstraklasie. Ja będę dążył do tego, żeby grać jak najwięcej i będę chciał przyjeżdżać co tydzień do dzieci, żeby się spotykać i rozmawiać z dziećmi i na pewno będę wspierał, żeby chodzili, trenowali i żebyśmy takie turnieje jak Beniaminek Kids Liga, żeby były co roku. Patryk wraz z synem Alanem rozpoczęli jedno z trzech spotkań otwierających trzecią serię gier. Pośród chłopców jedną drużynę tworzyły dziewczyny z Beniaminek Girls 2007, które w maju zagrały na Stadionie Narodowym finale ogólnopolskiego turnieju z podwórka na stadion o Puk Hartym Barku i zdobyły srebrny medal.
Znaczy, no, turniej stoi na wysokim poziomie, jeśli o to chodzi. No, dziewczyny w rywalizacji z chłopakami, w tym momencie mogę powiedzieć, że poradziły sobie bardzo dobrze. Tym razem uplasowały się tuż za podium, ale najlepszą zawodniczką wybrana została Kinga Klimczak, a najlepszym goalkeeperem okazał się Hubert Smyka z Tempa Nienaszu. Pierwsze i trzecie miejsce zajęły dwie drużyny ze szkółki piłkarskiej z Brzozowa, a drugim miejscem rozdzieliła ich kolejowa drużyna FC Pociągi. Bardzo dobre wsparcie ze strony opiekunów, bo muszę powiedzieć, że nasz projekt miał na celu zachęcenie również rodziców do wzięcia udziału w rozgrywkach. Opiekunami są rodzice, trenerzy, starsi bracia, także panuje fajna, przyjazna, rodzinna atmosfera. Tak naprawdę zależy nam na tym, żeby dotrzeć do jak największej ilości dzieci, mieszkańców okolic, którzy nie mają okazji rywalizować w turniejach. Są to dzieci zrzeszone w jakichś drobnych klubach osiedlowych, parafialnych, chłopcy z tego samego osiedla. My dajemy im możliwość rozgrywania swoich meczy w komfortowych warunkach, rywalizacji na fajnym poziomie, zapewnienia pełnej opieki medycznej, sędziowskiej. Także warunki do gry mają naprawdę wymarzone. No, bardzo dużym wsparciem, pomocą wykazał się nasz przyjaciel, można powiedzieć, przyjaciel Beniaminka, pan Patryk Fryc. Wsparcie również otrzymaliśmy z Fundacji Milion Marzeń. Mamy nadzieję, że z tą fundacją uda nam się współpracować jeszcze przy kolejnych edycjach naszej ligi. I drużyna? AS Tramwaje. Jak? AS Tramwaje. AS Tramwaje. No łatwo nie jest, ale dajemy siebie wszystko. Chłopaki próbują walczyć w każdym meczu. No i przede wszystkim dobra zabawa i aktywne spędzanie wolnego czasu. Także bardzo pozytywna inicjatywa. I no, wyniki dla nas nie są ważne. Ważne, że chłopcy mają możliwość pobiegania, porywalizowania z innymi drużynami. Także zadowoleni myślę, że wszyscy. No, wrażenie niesamowite. Taki turniej dla dzieci to jest naprawdę wspaniała sprawa. I widać po emocjach, jakie były po zdobyciu bramek i po końcowym gwizdku. To naprawdę tylko takie turnieje więcej organizować dla dzieci. Naprawdę wola walki jednych i drugich zawodników, naprawdę łzy, porażki. Widać, jak bardzo było dla nich to ważne. Turnieje tego typu mają to do siebie, że tak naprawdę nie ma przegranych i nikt z hali Krosno nie wyszedł z pustymi rękami. Dziękujemy wszystkim zawodnikom i zawodniczkom za udział w rozgrywkach, gratulujemy wspaniałej postawy i zapraszamy na kolejną edycję Beniaminek Kids Ligi, która zostanie rozegrana na wiosnę 2017 roku. Fajne, fajne zdjęcie, fajnie, że ten nasz patron Patryk jest, bo często są piłkarze, którzy tylko myślą o sobie, nie mają czasu jakby dla innych, a Patryk zawsze pomaga. Bardzo serdecznie zapraszam na kolejny coroczny turniej Beniaminek Kids Liga.